Pani prokurator, czyli mamy trzy daty: 2.16, 2.19, 2.21. Wszczęcie, zarzuty, opinia. W którym miejscu powinna być ta opinia? Przed zarzutami. Najpierw opinia, później zarzuty, tak? Tak, ponieważ na wnioskach i treści tej opinii powinny się opierać zarzuty. To Katarzyna Szeska, prokurator z ponad 20-letnim doświadczeniem. Zapytaliśmy ją o to, jakie czynności i w jakiej kolejności musi wykonać prokurator w śledztwie dotyczącym niegospodarności, czyli z artykułu 296 Kodeksu Karnego. Treść tego artykułu prowadzi za rękę prowadzącego postępowania, wskazując, jakie rzeczy należy wyjaśnić. Przez kilka ładnych lat prowadziłam postępowania gospodarcze i nie miałabym odwagi postawić zarzutu z artykułu 296 przed sporządzeniem opinii przez biegłego.